Słuchasz najlepszego globalnego radia w sieci. Radio Sport Polonia. Witamy Was bardzo serdecznie. Pozdrawiamy po dłuższej nieobecności, mówiąc to słowa Adam Lis ze studia w Southampton. Witamy Was w dość takiej okazałej, czy też szczytnym celu wizycie. Chciałbym, abyście bardziej poznali to, co, o czym chcielibyśmy dzisiaj Wam powiedzieć, a chodzi o wsparcie, kupna bransoletek na wsparcie pewnej społeczności żyjącej w Afryce, dokładnie w Ugandzie, a jeszcze dokładniej wiosce, w której te projekty mają miejsce, czyli wsparcie tworzone przez kobiety z plemienia Acholi. To, że bransoletki zostały stworzone przez kobiety z plemienia Acholi, pojawiły się w Polsce i jest połączeniem zbiegu okoliczności, przedsiębiorczości i chęci pomagania. Wszystko zaczęło się 1 września 2019 roku, gdy właśnie twórca kanału Bez Planu, a jest nim Bartek Czukiewski, który prowadzi kanał podróżniczy Bez Planu do tego 2017 roku, podczas swojej wizyty w 2019 w Ugandzie, wpadł na świetny pomysł ze swoją przewodniczką, a więc Moniką, i zabrał ta Monika zabrała ich do biednej dzielnicy stolicy Ugandy, Kampali. Tam mogliśmy poznać panią, która powiedziała nam historię kobiet Acholi. Acholi to plemię zamieszkujące północną Ugandę, a właściwie jej pogranicze z Sudanem Południowym. Miejsce to targane było działaniami wojennymi podczas rebelii Armii Bożego Odrodzenia, prowadzonej przez zbrodniarza wojennego Josepha Koniego. Część ludności Acholi uciekła na południe i znalazła schronienie właśnie w Kampali, gdzie zamieszkała m.in. w miejscu, które przedstawiłem w odcinku Slumsy Kampali Uganda 4K. Tutaj posiłkuję się ze strony właśnie, na której będziecie mogli zakupić te bransoletki, wspomóc ten projekt twórcy kanału, więc tutaj są wszystkie cytowane o tym projekcie wiadomości. Uciekinierzy to w większości kobiety i dzieci. Część mężczyzn zginęła, część została, by uczestniczyć w działaniach wojennych. Kobiety Acholi, zdane na siebie, szukały sposobu, żeby zarobić na chleb. Tak powstał pomysł tworzenia papierowych damskich bransoletek o różnych wzorach. O tym, jak powstają bransoletki, więcej możecie dowiedzieć się z filmów Slumsy Kampali w Ugandzie. Pod naszym materiałem znajdziecie link do tego pierwszego wideo, pierwszego materiału i drugi, od dawna o tym myślałem, czyli nowy projekt, czyli dwa filmy Bez Planu, dwa linki filmów znajdą się pod naszym tutaj, pod naszym dzisiejszym materiałem. A to jest główna strona, na której możecie zakupić i link do niej również znajdziecie, zakupić właśnie te piękne, wspaniałe damskie bransoletki. One są w różnych cenach. W cenach 39 zł, 59 zł. Są też za 29 zł różnego rodzaju bransoletki. A więc tak to widzicie. Jeszcze Wam przedstawię inne strony. Nie tylko są bransoletki, ale także są i naszyjniki. Można pisze te naszyjniki. O, pokażę Wam, jak wyglądają naszyjniki w cenie 59-69 zł. Także woreczki w cenie 7 zł i 9 zł. No i wszystkie produkty, które znajdziecie w sklepie Bez Planu. A więc tutaj te wszystkie bransoletki, naszyjniki, whatever. I to wszystko możecie kupić na stronie sklepu bezplanu.com. Dzisiaj oglądając właśnie jeden z odcinków Bez Planu, kiedy to podróżnik, o którym już wspomniałem, czyli Bartek Czukiewski, wybiera się do Ugandy. Jest w Ugandzie,
No i dzięki temu możemy oglądać ten wspaniały materiał, jakże wzruszający, jakże niesamowity, pełen empatii, ale także i poświęcenia. Już nie wspomnę o tym przygotowanym w ramach wdzięczności spotkaniu, kiedy twórca kanału wraz ze swoją partnerką przybywają do stolicy Ugandy. To jest coś niesamowitego. Wielokrotnie na naszej antenie, od prawie 5 lat naszego nadawania, dokładnie od 2017 roku, prosiliśmy was o wsparcie w różnych inicjatywach. Szczególnie to było wsparcie wobec naszych sportowców, później wsparcie Łukasza, którego link mamy tutaj podany na naszym kanale. Jeżeli wejdziecie głębiej w nasz kanał, to zobaczycie link do wsparcia Łukasza, którego staramy się co jakiś czas wspierać finansowo, i również będziecie mogli oprócz Łukasza wesprzeć właśnie tą społeczność, zakupując bransoletki. Również jeżeli się skontaktujecie bezpośrednio przez tą stronę z twórcą tego kanału, proszę wybaczyć, to będziecie mogli również wysłać wiadomość, w jaki sposób chcielibyście może na przykład zasponsorować taki trisemestr edukacji dla tych dzieci z tych biednych rodzin. Ja tak obliczyłem, że to jest koszt chyba 500 zł. Tak kosztuje trisemestr, a więc nie są to jakieś duże pieniądze. To jest kwota może niecałych prawie 100 funtów. No ale również kupując te bransoletki, wspierać w jakiś sposób te dzieci, bo właśnie z dochodu tych bransoletek część przekazywana jest na właśnie edukację tych dzieci. Jest już ponad 70 dzieciaków objętych tym projektem. To jest koszt 38 tysięcy złotych, jak powiedział twórca kanału. No i również podczas drugiego filmu możecie zobaczyć te dzieciaczki w tych różnych szkołach właśnie w tej wiosce tego plemienia, tej wiosce w Kampanii. Zobaczyć możecie właśnie te dzieciaczki. To jest wspaniałe, niesamowite. Widać tą radość na twarzach tych dzieciaków, cieszących się edukacją, cieszących się tym, że mogą zmienić w przyszłości swój status społeczny. Mogą się edukować, mogą tak samo poznać inne dzieci. No ale tak to też jest takie wsparcie dla tych rodzin. Dla tych rodzin, gdzie niekiedy no, wybierano spośród wielu dzieci w domostwach jedno dziecko, które wysyłano na edukację, ponieważ no, te koszty edukacji są bardzo drogie. Jeśli chodzi o te bransoletki, to też jest jakieś wsparcie tych rodzin, wsparcie tych kobiet, które codziennie pracują od świtu, można powiedzieć, do zmierzchu. Nie pracują już w kamieniołomach, nie tracąc przy tym wzroku, nie tracąc części ciała. Jest to ciężka praca i praca, gdzie dostają 1000 szylingów, to jest ponad złotówka. Więc to nie starcza dzienny zarobek na to, aby cokolwiek kupić właśnie w stolicy Ugandy, przepraszam. Dlatego w taki sposób możecie wesprzeć. I to jest właśnie to najpiękniejsze, że kiedy możemy komuś pomóc, to nie, że dajemy jemu rybę, ale podajemy mu wędkę, aby tą rybę złowić. Sam jestem osobą po wypadku, sam jestem osobą, która otrzymuje wsparcie rządowe. Od ponad 2 lat tego się nie wstydzę. Może większość z was o tym nie wiedziała. Ktoś powie, o, beneficjarz na zasiłku. Tak, owszem, jestem na zasiłku, jestem beneficjarzem, ale to jest piękne, kiedy, że będąc na zasiłku, później już wracając do normalności, do normalnego stanu, tak mam nadzieję, chociaż od ponad lat, dokładnie ponad 800 dni, jak już jest bez pracy, chociaż w międzyczasie gdzieś tam próbowałem swojej możliwości zarobkowania, no ale to się kończyło na kilku dniach, gdzie no ból nie uniemożliwiał mi pracy, więc dlatego oczekując może nawet na operację kręgosłupa, to wszystko się po tej operacji zmieni. Dlatego sam wiem, jak pomoc jest ważna i uważam zawsze, że większa radość jest z dawania niż z brania, jest napisane w Dziejach Apostolskich. Dlatego też się kieruję tym przekazem takim duchowym, chrześcijańskim. Jeżeli możesz coś komuś dać od siebie, nawet mając mało, to zawsze w jakiś sposób możesz podzielić się z drugą osobą. Ja powiem szczerze, już napisałem taką wiadomość ze swojej strony, takie wsparcie chcę
przekazać comiesięczne, nawet kupując te produkty, bez wysyłania ich do mnie. Dlatego jeżeli będę mógł wesprzeć, po pierwsze poprzez ten dzisiejszy materiał, ale także poprzez to, że będę mógł wpłacić co miesiąc określoną sumę, to w jaki sposób, a może nawet jedno dziecko co miesięcznie, czy też co miesiąc będę mógł utrzymać, jeśli chodzi o edukację, bo co miesiąc mogę innemu dziecku to tę edukację jak gdyby zasponsorować, no to jest coś niesamowitego. Pomoc nawet jednemu dziecku to jest coś pięknego, coś co daje nam możliwości samozadowolenia, satysfakcji, bo to jest najważniejsze. Powiem szczerze, oglądając te materiały, łzy same do oczu płyną i ta empatia, to co robią ci ludzie, podróżnik, o którym już wspomniałem, twórca kanału Bez Planu, to jest coś wspaniałego, coś niesamowitego. Wspierajmy takie inicjatywy, pomagajmy tym ludziom, dając im wędkę, dając im możliwości pracy, możliwość edukacji ich dzieci, a to nam się zwróci. Zwróci się w postaci, jeżeli dobro zawsze wraca do nas, jeżeli czynimy dobro, to czyńmy to nadal. Dlatego taki apel, pomóżmy tej społeczności, pomóżmy tym dzieciom w edukacji. To jest pięknie, niesamowite. Jeżeli będziecie dokonywać tutaj zakupów, napiszcie, tak abyśmy wiedzieli, którzy z was są właśnie słuchaczami Radia Sport Polonia. Napiszcie wiadomości Radio Sport Polonia, wtedy i twórcy tego kanału Bez Plana, także i my będziemy wiedzieć, że ten apel nie odbił, że odbił się echem, że jest z waszej strony ta wrażliwość, empatia, że z waszej strony jest ta możliwość o pomocy innym. Dziękuję, zapraszam, mam nadzieję, że będziecie udostępniać ten materiał, będziecie lajkować, komentować dla zasięgów, no i też oglądać reklamy podczas tego materiału. One też będą dawać możliwości wsparcia. Za każdą reklamę, za każde pieniążki otrzymane z tytułu reklam tego materiału przekażemy właśnie na cel tej społeczności w Ugandzie. Chcecie pomóc? Pomagajcie. Piszcie w komentarzach, przy wpłatach Radio Sport Polonia. Niech wiedzą, że jesteście słuchaczami naszej rozgłośni. Wspaniałej Polonii, wspaniałych słuchaczy naszej rozgłośni. I mam nadzieję, że już wkrótce wrócimy do was z relacjami tenisowymi, które się cieszą największą popularnością. Już 1 stycznia rozpoczyna się turniej United, w którym uczestniczyć będzie Iga Świątek i Hubert Hurkacz. A więc rozpoczniemy z takim przytupem nowy rok, nowy sezon w tenisie. Może będą pojawiać się jeszcze w międzyczasie materiały, może uda się również zaprosić Bartka na nasz kanał, z nim porozmawiać. Byłaby fajna taka sprawa, gdyby to się udało. No i cóż, mogę więcej powiedzieć. Do następnego, pozdrawiam was gorąco i jeszcze raz przypominam, większa radość jest z dawania niż z brania. Dzięki wielkie, już z góry liczę na wasze wspaniałe serca, na waszą wspaniałą inicjatywę. Mamy nadzieję, tworząc społeczność Radia Sport Polonia, że możecie wesprzeć tych ludzi, że możecie uczestniczyć, dołożyć cegiełkę do edukacji i do późniejszego, na pewno powstawania z kolan tego państwa afrykańskiego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Cześć. Czołem. Słuchasz najlepszego globalnego radia w sieci. Radio Sport Polonia.